Cześć, witam Was serdecznie. W tym filmiku zaprezentuję Wam migdałową ketobombę. Przepis pochodzi z grupy na Facebooku Keto Kuchnia Przepisy. Przy okazji pozdrawiam gorąco Panią Kasię, która opublikowała ten przepis. Nieco go zmodyfikowałem, mam nadzieję, że mi wybaczy. Dobrze, czego będziemy potrzebować? Oczywiście migdałów 15 gram, ja dodatkowo dorzucam 10 gram orzechów pekan. Będziemy potrzebowali takiego małego opakowania serka mascarpone, czyli 250 gram. Do tego masło, oczywiście im bardziej naturalne, tym lepsze. Nieco mąki kokosowej, dokładnie 15 gram i ja użyłem erytrytolu 30 gram. I jak zawsze z erytrytolem, wiadomo, możemy użyć trochę mniej, trochę więcej. Akurat w tym przepisie 30 gram, moim zdaniem, jest to taką złotą proporcją, nie ma ani za dużo tej słodkości, ani za mało. I jak dotrwacie do końca, tak, na koniec filmiku wrzuciłem opinie moich znajomych, których znowu męczyłem bardzo, żeby pozwolili mi się nagrać, no i żeby wyrazili swoją opinię o tym przepisie. W międzyczasie, tak, wrócę do tego, co tu się w ogóle dzieje na ekranie. Widzieliście planszę z tym, czego potrzebujemy. Oczywiście standardowo, także jest to w opisie pod filmikiem. Odmierzyłem, ile potrzebujemy masła, tak, czyli 150 gram, dodałem 30 gram erytrytolu, wrzucamy to na mały ogień. Oczywiście możemy też to zrobić w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce, tak, sposobów jest kilka. Generalnie chodzi o to, żeby podgrzać masło i wymieszać na ciepło z erytrytolem, żeby erytrytol się w tym rozpuścił. Ja tutaj już odmierzyłem sobie dalej, tak, bo jak tam nam się grzeje, to przez ten czas jedziemy z dalszą częścią składników. Odmierzyłem 15 gram mąki kokosowej, dorzuciłem całe opakowanie, to mniejsze, tak, 250 gram serka mascarpone i przez ten czas rozpuściło mi się elegancko masełko z erytrytolem. Tylko uwaga, jak Wam się rozpuści masło z erytrytolem, nie dodawajcie od razu, tylko niech 10-15 minut postoi, niech ostygnie. Nie dodawajcie gorącego masła. Może to mieć przykre konsekwencje. 10-15 minut odstawcie na bok, w zupełności wystarczy, żeby po prostu nie było gorące. Ciepłe może być. No i jak już mamy te składniki, to po prostu to wszystko mieszamy mikserem. Tutaj specjalnie nie przyspieszałem tego procesu, bo chciałem, żebyście zobaczyli konsystencję. Mianowicie ona jest taka gęsta, jak bita śmietana, ale taka właśnie ma być. Zobaczycie, jak to się wszystko ładnie wymiesza, nabierze jednego koloru, masa będzie jednolita, ale tak jak wspomniałem, ma to taką kremową konsystencję, gęstą. Takie ma być, no tak jak mówię, tutaj chciałem, żebyście to zobaczyli, żeby, no bo robiłem jakieś poprzednie przepisy i te konsystencje były inne, tak, ale potem to się wrzucało do piekarnika i temperatura w piekarniku załatwiała sprawę. Tutaj nie używamy piekarnika, to jest mega prosty przepis, ma dosłownie kilka składników, jest warty grzechu, ale do tego wrócę jeszcze później. I tak naprawdę potrzebujemy tylko te składniki odpowiednio dodać, wymieszać i potem lodusem nam to wszystko elegancko dojdzie. Więc taka ma być konsystencja, tak jak wspomniałem, bitej śmietany. Bierzemy następnie jakieś naczynie żaroodporne, znaczy dowolne naczynie, tak? Z przyzwyczajenia mówię żaroodporne, bo dużo, że tak powiem, piekę i gotuję. Warto tutaj użyć papieru do pieczenia, mimo że nie będziemy wrzucać do piekarnika. Ja użyłem akurat naczynia o takich wymiarach, czyli mamy 20,5 cm szerokości, 14 szerokości, 7 cm głębokości. Tak? Nie musicie koniecznie takiego używać, ale o zbliżonych wymiarach. Myślę, że tutaj też standardowa tortownica jak najbardziej da radę. No i przy okazji pokazuję, jak ja sobie poradziłem z no, niezbyt słuchającym się papierem do pieczenia, tak? Pomogłem sobie spinaczami. Pewnie tutaj jakieś bardziej doświadczone panie domu albo bardziej doświadczeni kucharze będą się teraz mogli ze mnie pośmiać, że ja tutaj odkrywam Amerykę i takimi pseudosposobami chcę błysnąć. Nie, no ja mówiłem to już kilka razy, ja się cały czas uczę gotować. Nie jestem jakimś super kucharzem. Dobrze, wracając. Mamy tak przygotowany pojemnik, mamy wyłożone, prawda, papierem do pieczenia, mamy to zabezpieczone, no i co, no po prostu przekładamy tam naszą wyrobioną masę, tak, nasze ciasto, które jak widzicie ma właśnie taką konsystencję, taka jest dobra, no i staramy się je w miarę równo rozłożyć. Oczywiście no, nikt z tego strzelał nie będzie, super równo nie musi być,
No ale delikatnie można się postarać, wtedy każdy kawałeczek będzie w miarę równy. I tak to wygląda, jak mamy już masę wyłożoną. Następnie oczywiście no, przydałoby się coś na to ciasto położyć, tak? Czyli naszą główną gwiazdę, od której no, ciasto wzięło nazwę, czyli mówimy o migdałach. Używamy 15 gram, jak wspomniałem na początku, migdałów. Ja tutaj je oczywiście odmierzam. I w oryginalnym przepisie były tylko migdały. Ja nieco zmodyfikowałem ten przepis, tak? Tutaj wracam ponownie do pani Kasi, która opublikowała na grupie Keto Kuchnia przepisy, właśnie ten przepis na to ciasto. Mam nadzieję, że się nie pogniewa, że coś tam zmodyfikowałem, ale ja tak mam, lubię sobie dodawać, eksperymentować. Zresztą później zobaczycie, jak będę te orzechy wysypywał, że 15 gram migdałów, no tak trochę mało, to ciasto byłoby takie troszkę łyse na górze. Więc stwierdziłem, że pekany będą pasować, 10 gram odmierzyłem i tak jak widzicie, w młodzieżu je ubijam. Możecie oczywiście zrobić to zupełnie inaczej, tak? Według oryginalnego przepisu migdały powinny być pokrojone powinny być w płatkach, tak? Powinny być cienkie, wtedy elegancko można je jakoś tam, prawda, powbijać, nawet tak, no, brzydko mówiąc, sterczą. Ale ja stwierdziłem, że no, generalnie nie mogłem kupić w płatkach, tak? Więc stwierdziłem, że moździerzem sobie poradzę. Myślę, że tutaj dziadek do orzechów, tak? Albo wyciskarka do czosnku też by w miarę dała radę. Także no, każdy sobie radzi w kuchni, zresztą warto eksperymentować, tak? Jak nie macie jakiegoś narzędzia, które wam tam pokazują w jakimś przepisie, zawsze da sobie poradzić się jakimś domowym sposobem, tak? Albo nieco innym. Ja do końca, jak widzicie, na proch nie ubijałem, bo chciałem, żeby no, coś tam można było przegryźć. No i kończymy to nasze ciasto, kończymy ten przepis, rozsypując w miarę tak równo, żeby każdy kawałek ciasta dostał tych trochę orzechów. I gdy je rozprowadzimy, no to w zasadzie już jesteśmy w domu, tak? Staram się w miarę równo, ale tak jak wspomniałem wcześniej, tak, nikt z tego strzelał nie będzie, super równo nie musi być. I tak to wygląda, nie ma potrzeby tego jakoś tam ugniatać, ubijać. No i co, no, najtrudniejsza część tak naprawdę, bo ciasto jest w zasadzie gotowe, rzucamy na godzinkę do lodówki. Po godzince wyjąłem je z lodówki i ciasto prezentuje się następująco. Teraz widzicie, w zasadzie za chwilkę zobaczycie, dlaczego warto tutaj użyć papieru do pieczenia, bo mega łatwo po prostu z tego naczynia, tak jakiegokolwiek nie użyjemy, po prostu to ciasto wyjąć. I tak to się prezentuje. Bierzemy nóż i jedziemy, kroimy. Oczywiście możemy sobie pokroić jak chcemy, tak? Mniejsze kawałki, większe kawałki, jak kto ma ochotę. Ciasto takie schłodzone jest naprawdę super na ciepłe, na gorące dni. No i co, no, tym bardziej, że jesteśmy na keto, tak? Także serdecznie polecam do wypróbowania przepisu. Oczywiście tak, standardowo na koniec filmiku kilku moich znajomych wypowie się do kamery, co myśli o tym cieście, także zapraszam. Tak, tutaj macie zbliżenie od razu po pokrojeniu, tak to ciasto wygląda. Także jeżeli macie cierpliwość i ochotę, obejrzyjcie filmiki, znaczy fragmenty filmików odnośnie moich znajomych, którzy tutaj wypowiadali się jedząc to ciasto. Serdecznie zapraszam, bo są naprawdę śmieszne. Także trzymajcie się, cześć! You don't have to say nice things, yeah? Be honest, but not brutally one. Do you want to know the name of it? I turn this down so we can hear your nice comments, Charles. It's Gordon is his name. Mm. Gordon? You have to think of a name for it. It's very nice. Very nice. I love it. Thank you very much. What is it again? It's Keto Almond Bump. And you got it from Tesco's?
Yes, of course. They have plenty of it. Pretty cheap. That was a promotion. Because, you know, close expiry date. Yeah. Oh, it's really nice. Thank you, Charles, for your honest opinion. No, it's actually very nice. It's lovely and chilled as well. It's that £50, I promise you, I will give you later, all right? Finger licking good. Oh, it was finger licking good, yeah. Start again. It's stuck down. It would be fine. What do we got here, Camille? We have lox tomorrow. The same. What is it called? Keto Almond Bamb. Okay. What's the last word, bamb? Bomb. Bamb. Bomb. Bomb. Ah. Bomb. So especially round being a bomb. I'm sorry, my language. That's okay. All right. This is a flat bomb. Thank you. Cheers. Yeah, we have lox tomorrow, so hence the flowers are stuck down. What's it supposed to taste like? Lard? Almond. Almond, okay. And we got bumped into tonight. Very good. Grab more. Save something for Nikki. Okay, I'm going to have this one. Ooh. The star has rise. No pressure at all. No pressure needed. Very creamy. And calorie free as well. You can taste the of course, there is no calorie in that. You can taste the coconut. You're very sensitive if you feel that. It's not very sweet. It's nice because it's not too sweet. Yeah, it's very nice. A bit buttery. It's better than the other Polish food I've had. Camille, this looks delicious. Almost like me. Camille, this is as good as my keto diet gets. All right. Karolina, czy to jest dobra keto bomba? Zajebista. Bomba, nie? Bomba. Co za krem? I dobre. Fajnie nie znasz. Lechu, nie psuj ujęcia. To nie. No. Nie. Ale filmik zobaczy. Właśnie dlatego, że poszedł. Nie, to się nie nadaje na grilla. Polecałabyś? Widziałyście to? Pies był przywiązany do krzesła i pobiegł razem z krzesła. Tak, widziałyśmy to. Ja nie widziałem. Ty zwariował na kucie tu mojej Karoliny. Oczywiście, zakochałem się. No, z Kamilu, no. Nie jeden już flaszką był i pytał, czy może wziąć. Na punkcie ciastka tego. Nie szklankę. Ale to trzeba było brać, a to że się kurwa zastanawiał. A teraz człowieku, wielce żeś teraz będzie wielce zdjęcia. Ja żeś miał szansę, żeś dupy dał, a teraz ty wiesz. Jakbyś nie dawał, bo nie. Tam jest jakiś kod do tego kibelka, czy coś? Nie, do północy nie. A ty filmik nagrywasz? Tak. A co będziesz później robił z tym filmikiem? Nie powiem. Na pewno tak palce oblizuję. Nie powiem. Oglądał przed stem. Nie powiem. Paweł już wszystko wie, to po co mam mówić? Rewelacja. Uznanie kucharza przyznane. Przyznane. Pechota. Super. Już? Cześć. Cześć, więc mam zawodowego testera. Takie ciasto będzie jedzone. Proszę, niezależna opinia. Powiesz mi, z czego to jest? Jak zjesz. I będziesz dalej żył. Łyżeczkę mogę? O proszę, tylko no, chyba twarde jest, to nie wiem, czy ta łyżeczka ci się tak przyda. Tak? Bo nie mogłem. Raczej w paluszki. Uciekłem z tego. To jest ketobomba. Ketobomba. Kolega nie jest zaadoptowany do keto, ale lubi czasem coś takiego przegryźć. I jak? Bomba. Bomba. No to... Ten kawałek mi chyba śniadanie zastąpi, co tak, tam jest dużo tłuszczyku.
Na wierzchu masz migdały, orzechy, pekan, wiesz, to tak generalnie wszystko zmiażdżyłem w moździerzu. No i co, no ja jestem zadowolony, ty też, tak? Okej, dam ci chwilę, spokojnie, nie śpiesz się, tak jak mówisz, no śniadanie ci to pewnie zastąpi.